Dzień dobry, kochani, moi drodzy. Przychodzę dzisiaj do Was, ponieważ dostałam totalną inspirację od Kasi. Dziękuję Ci, Kasiu, która zadała mi pytanie, co jeść w trasie. I ja postanowiłam, że dzisiaj trochę sobie o tym do Was pogadam, a przy okazji pokażę Wam kilka pomocy, kilka termosów sprawdzonych już przeze mnie w życiu codziennym, ale także w trasie. Odpowiadając na Kasi pytanie, co jeść w trasie, przede wszystkim to, co sobie przygotujesz sama. Zachęcam Was do tego, żeby w trasie nie liczyć na restaurację i nie liczyć, i tu nie mam na myśli tylko restauracji typu McDonald's, bo no, dla mnie to nie jest restauracja, i także nie liczcie za bardzo na stacje benzynowe. Poza tym z doświadczenia wiem, jak różnie jest w podróży. Czasem są ogromne korki, czasem zdarzy się wypadek. Musimy o siebie zadbać trochę wcześniej, o siebie i myślę też o swoich bliskich, czy o partnera, czy o dzieci, z którymi wybieramy się w podróż. Ten temat wydał mi się dość istotny teraz, ponieważ jest okres przedświąteczny i pewnie sporo z Was będzie wyjeżdżać do bliskich, do rodzin, a może gdzieś na krótkie zimowe wakacje, albo trochę dłuższe, czego Wam bardzo serdecznie życzę. A teraz tak, jeśli chodzi o rzeczy, o to, co ja zabieram w drogę do jedzenia. Kiedyś, może całkiem niedawno, były to przede wszystkim owoce, były to przede wszystkim sałatki. Jak możecie się domyślać, to, co się działo z moim brzuchem w trakcie trasy, wołało o pomstę do nieba. Ja bardzo nie lubiłam, czy nie lubiałam, jeździć samochodem, ponieważ długie siedzenie równało się dla mnie z potwornymi wzdęciami, z ogromnym dyskomfortem, z problemem z wypróżnieniem też, czy w trasie, czy już w miejscu docelowym. Dzisiaj już wiem, że to, jak ja dbam o siebie i na co dzień, ale także w trasie, w dużej mierze przekłada się na to, jak się czuję już na miejscu, kiedy dojadę. Oczywiście samopoczucie też było kijowe, no bo możecie sobie wyobrazić, jak się czujecie, albo pewnie wiecie, kiedy ten brzuch ciągle boli, kiedy jest mega wzdęty, kiedy jest po prostu wielki, kiedy też nie masz czasem możliwości, żeby nagle w trasie pójść do toalety i w jakikolwiek sposób, że tak powiem, no umówmy się wprost, wypuścić z siebie nagromadzone gazy. Czasem jest to wręcz niemożliwe w sposób fizyczny, no i bardzo często towarzyszy temu ból. Więc dzisiaj już wiem, gdzie popełniłam błąd i chciałam się z Wami tym podzielić, a pewnie już się domyślacie. Dzisiaj jadąc w trasę, odkładam na bok, odrzucam, nawet nie kupuję owoców, przekąsek typu, nie wiem, paluszki, orzechy czasem, bo jednak orzechy mają sporo wartości odżywczych i jeżeli jesz orzechy, to te orzechy sobie możesz do tych przekąsek w trasie wrzucić. Ja przede wszystkim, co też już Wam pokazywałam nieraz na stories, biorę ze sobą butelkę ciepłej wody z solą kłodawską. I wielokrotnie wlewam sobie wodę od razu do butelki szklanej i tą butelkę sobie na przykład zawijam w jakąś ściereczkę, wkładam do plecaka, a drugą porcję wody sobie daję do termosu, też sobie daję wrzątek, no bo on prędzej czy później trochę wystygnie, a z drugiej strony jak sobie przelewam z butelki szklanej do butelki szklanej z tego termosu, no to mam super ciepłą wodę, chwilę zaczekam i ona też wystygnie. Tutaj mam termos, słuchajcie, ja go kupiłam, to jest jakiś termos no name, ale on ma szklany środek, co jest też w ogóle super. Do tego termosu możecie wlać po prostu ciepły rosół i wziąć sobie kubeczki, wziąć sobie szklaneczki i w trasie zatrzymać się gdzieś albo czasem nawet w trakcie jazdy, jeżeli nie prowadzicie samochodu, napić się tego ciepłego rosołu. To jest generalnie w ogóle super, bo słuchajcie, taka woda ciepła czy ciepły rosół w termosie, on jest też świetny dla dzieciaków.
Jak dziecko jest głodne, albo jak dziecka chociażby, nie wiem, może trochę boli brzuch, nie wiem, czy macie dzieci, które mają problemy jakieś takie lokomocyjne, takie, czyli że im jest niedobrze i tak dalej. Myślę, że taki rosół doskonale się sprawdzi. To jest pierwsza rzecz. Oprócz tego termosu mamy takie butelki, pewnie nie jedna z Was ma. Mam dwie, słuchajcie, pokażę Wam. Nie będę Wam za bardzo mówić marek, tylko powiem Wam, co nam się sprawdza. I do tego, słuchajcie, dajemy sobie, albo kiedyś dawałam herbatkę, dzisiaj daję, akurat do tego daję rosół. Do tego daję rosół, bo też można z niego pić bezpośrednio. Tu jest mojego męża, to jest mój, ale czasem podkradam mojemu mężowi też ten termos, bo one genialnie trzymają ciepło. Ten jest tak dobry, że on trzyma mocno ciepłe, żeby nie powiedzieć gorące, nawet przez 24 godziny. Więc on jest genialny. Oba kupiliśmy w TK Maxie, ale myślę, że jak popatrzycie sobie w internecie na dobre takie termosy, to na pewno coś kupicie. Wiem, że dobre termosy nie są tanie, ale słuchajcie, to jest inwestycja na lata i zimy, więc naprawdę warto. Te termosy sprawdzą się jeszcze w lecie, w momencie, kiedy chcecie zabrać ze sobą coś zimnego do picia. My wkładamy je czasem na chwilkę wtedy do zamrażarki, żeby je schłodzić, wlewamy zimne picie i sobie to zimne picie w tym termosie zabieramy w podróż, czy na przykład jak idziemy w góry w lecie i chcemy mieć ciepłą wodę. I odwrotnie, jak idziesz gdzieś na wycieczkę w zimie, to wlewasz sobie do tych termosów ciepły rosół, ciepłą wodę, ciepłą herbatkę, ciepłe zioła i to ci trzyma. Nie kupujcie tanich butelek tego typu, bo one po prostu po godzinie, po dwóch już jest wszystko zimne. Kolejna rzecz, kolejny kubek też, który mi się sprawdził, wybaczcie, bo on jest mocno zużyty już. To jest kubek, akurat powiem firmę, bo wydaje mi się, że jak coś jest dobre, to trzeba to pokazywać. To jest firma Contigo. Bardzo fajne kubki. Oni chyba też robią inne termosy, mniejsze, większe. Nie wiem, nie mam pewności, ale jeśli chodzi o kubek, to on mi się sprawdził. Co najlepsze, znaczy może nie co najlepsze. Mój kochany synek, mając 2 latka, wywalił mi ten kubek w ogóle z takiej wysokości, on wypadł z torby. I całe to. Tu mi się połamało, ten mechanizm mi się złamał i byłam strasznie zła. Kubek też się troszkę pogiął, ale co nie zmienia faktu, że on cały czas trzyma, a to mogłam sobie oddzielnie dokupić, więc to też jest ekstra. W sumie to zaczęłam Wam od pokazywania tych moich wszystkich przyborów, ale słuchajcie, do tych rzeczy, które Wam teraz pokażę, możecie sobie włożyć zupę gęstszą, możecie sobie włożyć gulasz, możecie sobie włożyć mięso. Widzicie, ja używam tych termosów, dlatego one wyglądają tak słabo. Te termosy to jest akurat firma S-Bit. Ja Wam potem to wszystko napiszę. Oni też z tego mam termos taki dla Jasia, zwykły termos na herbatkę. Super trzymają ciepło. One wyglądają tak. Tutaj jest taki przycisk, jak wiecie, jak się czasem coś gorącego zakręca i potem ciężko otworzyć, bo się zasysa, to tym przyciskiem sobie możemy odessać to powietrze, które tam się znajduje. Więc te termosy są super. Ten jest bardzo podobny, trochę z innej firmy. To jest chyba Rockland. Te firmy nie wiedzą, że ja tutaj o nich mówię, ale myślę, że to może być dla Was pomocne teraz w zimie, w podróży. Czasem też dzieciom do szkoły można w tych termosach dawać jedzenie. I te termosy, dla kogoś wada lub nie, one są jednokomorowe. To się super sprawdza przy gulaszu, przy zupie gęstej, czy przy jakimś sosie z mięsem. I te rzeczy, o których mówię, róbcie sobie na drogę. Róbcie sobie mięso, weźcie sobie gęstszą zupę, zróbcie sobie gulasz, tym bardziej w zimie teraz, coś, co Was zagrzeje od środka, coś, co będzie Was trzymało sytymi i najedzonymi przez dłuższy czas. Błagam, nie kupujcie tych wszystkich syfów na stacji, hot dogów i różnych innych, bo raz, że to kosztuje duże pieniądze, dwa, że tam jest po prostu chyba wszystko w tym składzie
a trzy, po tym będziecie głodni za chwilę. Więc zainwestujcie w dobry termos, wrzućcie sobie tu zupę, wrzućcie sobie co tam lubicie, zakręćcie go, wrzućcie do torby i macie gotowe super jedzenie. Pewnie większość z Was podróżuje autem, więc tym bardziej jest to prostsze, wygodne, wrzucacie sobie do torby i macie. Jeżeli podróżujecie pociągiem albo autobusem, słuchajcie, ja kiedyś, dla mnie było wstydem, że ja mam swoje jedzenie. Ja bardzo często miałam swoje jedzenie, jakoś nigdy nie byłam zwolenników kupowania jedzenia gdzieś właśnie na stacjach, albo słuchajcie, liczenia na to, że nie wiem, na przykład jadę autobusem albo pociągiem, to autobus się zatrzyma i ja kupię, albo będzie jakiś większy przystanek, albo będzie wars w pociągu i ja liczę na to, że tak jakby ktoś zadba o to, żebym ja nie była głodna, tym samym, żebym nie była zła. Bardzo się krępowałam kiedyś jeść przy obcych, na przykład w autobusie. Teraz w ogóle nie mam z tym problemu. I czasem też się spotykałam z tym, że na przykład ktoś ze znajomych, z którymi na przykład jechaliśmy na deskę czy na narty na cały dzień, więc ja z moim mężem zawsze mamy siatę z jedzeniem. Ja już teraz mam trochę mniej tego jedzenia, bo raz, że mniej jeżdżę na deskę, no bo nasz Jasiek jest jeszcze trochę za mały, żeby jechać z nami na wielką górę na cały dzień, ale abstrahując od tego, były takie sytuacje, że te osoby się z nas śmiały, że my mamy pomidorki, że my mamy ciepłe picie, że my mamy kawę, herbatę. No dla mnie nigdy to nie był powód do śmiechu, a wręcz był to dla mnie powód do radości, że ja mam, że w każdej chwili mogę się napić, w każdej chwili mogę zjeść, ale słuchajcie, te osoby się śmiały do czasu, kiedy same były głodne, a nie miały nic do jedzenia. Albo kiedy poczuły ten głód, kiedy nie było stacji benzynowej, kiedy na stacji benzynowej jedyne, co sobie mogło kupić, to był batonik. A tutaj nagle ja czy mój mąż odkręcamy taki, i słuchajcie, czasem robiliśmy to z premedytacją, wyjmowaliśmy te nasze pudełka czy te nasze termosy w samochodzie jadąc i ten cały zapach tego pysznego jedzenia roznosił się po całym samochodzie. No i wtedy te osoby już nie były takie zadowolone. Ja wiem, że może to jest okrutne, ale popatrzcie sobie na to w ten sposób. Wy macie zadbać o siebie, nie czekajcie na to, żeby ktoś zadbał o Was. Kupcie dwa termosy. Nawet teraz, słuchajcie, jeszcze jest chwilę czasu. Możecie stacjonarnie kupić. Nawet jeszcze na prezent. Dzieci też lubią mieć swoje termosy. To jest naprawdę wspaniałe, jak możecie się napić na przykład ciepłej herbaty w górach w momencie, kiedy jesteście zmarznięci. Mój mąż mówi, że najlepiej w górach to właśnie smakuje mu taka ciepła herbata z termosu. I mam jeszcze do pokazania Wam trzeci termos. On jest w ogóle genialny. To mój mąż go wyhaczył gdzieś w internetach, bo to jest w ogóle, słuchajcie, produkcja, żeby Was nie skłamać, japońska, nie chińska, japońska. I to jest termos, poczekajcie, przesunę, żeby Wam pokazać, który ma przygródki. Proszę Was bardzo, tutaj wyciągamy takie pojedyncze rzeczy. Może pokażę Wam to od drugiej strony, jak to wygląda. Termos wygląda w środku niepozornie, czyli tak. Tutaj najpierw wlewamy wrzątek, żeby zagrzać te ścianki, a potem do takich małych jakby miseczek wkładamy sobie ciepłe jedzenie. I też może to być mięsko. Ja tutaj na przykład mojemu Jaśkowi wrzucam na przykład mięsko w sosiku. A w drugim takim opakowaniu, już Wam pokazuję, do tego wrzucam mu na przykład ziemniaczki. Tak mój Jasiek czasem je ziemniaczki. Wszystko to zamykam. Tutaj jest jeszcze do tego wszystkiego taki nieogrzewany, że tak powiem, pojemniczek, do którego możecie sobie na przykład włożyć jakieś świeże warzywa. Zamykamy to wszystko. Porządnie. Tutaj mamy taką... Na górę się daje taką jakby izolację i zamykamy to wszystko. Tutaj tu jest chyba trzy, tu są chyba trzy części na ciepłe, jedna na chłodne, izolacja. Zamykamy i bierzemy taki termos. Słuchajcie, dla mnie to jest super sprawa, bo ja lubię zjeść coś ciepłego i zawsze dbam o to, żeby moi bliscy coś mieli.
A dla tych, którzy nie mają termosów, nie chcą kupować, doskonale się sprawdzi, przynajmniej na jakiś czas, zwykły słoik. Ja jak teraz jeżdżę często, a jeżdżę nagranie i jeżdżę parę godzin, do takiego słoika, a nawet może ciut większego, bo to jest malutki, biorę sobie mięso w sosie. Zawijam to, aha, tylko że ja, słuchajcie, ten słoik grzeję i jeszcze z tym mięsem wkładam do piekarnika, po prostu tak, jakbym go chciała zawykować na ciepło. Czasem robię to bez przykrywki, żebym później nie miała problemu w trasie z odkręcaniem słoika, bo jak człowiek głodny, to bywa zły, to żebym się nie musiała denerwować, że nie mogę się dostać do jedzenia. I taki mocno gorące mięso razem z sosem wrzucam do słoika, do gorącego słoika, zakręcam, też owijam w szmatkę i wrzucam sobie to do plecaka czy do torby, którą mam pod ręką. Ten słoik, myślę, że on tak ciepły jest do 3 godzin na przykład, więc tutaj też sobie możecie zaplanować to, kiedy będziecie chcieli zjeść, tak żeby zjeść jeszcze to w miarę ciepłe. Chociaż myślę, że taki posiłek sporządzony samemu jest nawet na zimno zjedzony, jest totalnie lepszy niż gdzieś coś kupione na stacji czy szybko w sklepie. Słuchajcie, no i przede wszystkim plus tego zadbania o siebie w kwestii jedzenia w drodze, czy w trasie, czy w podróży, to, że jak ja odstawiłam warzywa, owoce, czyli te rzeczy, które fermentują w brzuchu, słuchajcie, bo to nie fermentuje mięso, czy ryba, czy jajko, fermentują nam przede wszystkim świeże, a nawet głównie świeże warzywa, świeże owoce. Mój brzuch jedzie kilka godzin w pozycji siedzącej i jest mega zadowolony. Ciepła woda też wpływa na to, że nasze jelitka się tak jakby rozluźniają. Ja nie mówię o rozluźnieniu, że mamy rozwolnienie, jesteśmy tak rozluźnione, tylko one, te zbędne skurcze, zbędne napięcia, one znikają. Więc ciepła woda z solą to jest podstawa na drogę i ciepły jakiś posiłek, zupa, mięso, sos, może jakaś ryba, jeżeli nie jecie mięsa. Możecie sobie też ugotować jajko i sobie zabrać to jajko ze sobą. Ja mam świadomość tego, że jajko, które obieramy w samochodzie, ma charakterystyczny zapach, ale jeżeli wasz mąż, czy wasz partner, czy osoba, z którą jedziecie, je też te jajka, to nie ma żadnego problemu. Podobnie jest na przykład, pamiętacie kiedyś za czasów mojego dzieciństwa, to było w latach 80., 90. lata, piekło się udka z kurczaka. No, co stoi na przeszkodzie, żeby sobie takie udko z kurczaka upiec i zjeść po prostu ze smakiem, czy na parkingu, czy jadąc samochodem? Wiem, że może to być trochę, może z tym się wiązać dyskomfort, jadąc na przykład w autobusie czy w pociągu z innymi pasażerami, no ale to już pozostawiam do waszej decyzji. Musicie sobie też odpowiedzieć na pytanie, na czym wam bardziej zależy. Czy na tym, żeby może ktoś się krzywo popatrzył, a może za tym krzywym wzrokiem będzie myśl, jejku, ale bym zjadła takie udko, a nie mam, zazdroszczę mojemu sąsiadowi, czy to, że wy po prostu się będziecie dobrze czuć. I w trasie, jeszcze jedna rzecz, o której chciałam wam powiedzieć, że te wysoko odżywcze posiłki szykowane na trasę, one mają też jeden plus. One powodują, że wy jesteście na podobnym poziomie energetycznym przez całą trasę. Nie macie zjazdów takich energetycznych, nie chce wam się spać, co wydaje mi się, że jest mega istotne za kółkiem, tym bardziej jeżeli jedziecie w długą trasę, albo jedziecie trasą wieczorem, albo nawet w nocy. Kolejny batonik popity kolejną kawą lub nie daj Boże energetykiem, to nie jest dobry pomysł, bo wam cukier podskoczy w momencie i prawie że w tym samym momencie wam spadnie i będzie wam się chciało spać. Więc dobra zupka, dobry rosół, dobry gulasz, sos z mięsem, to są super opcje na trasę. Mam nadzieję, że wyczerpałam temat, bo tak pomyślałam, że to może być bardzo fajny temat przed podróżą, teraz chociażby przed świętami. Postaram się wam w opisie tego filmiku przedstawić opisy czy marki, nazwy
tych przeze mnie sprawdzonych termosów. I jak jeszcze nie macie, to polecam Wam kupić, bo to jest naprawdę inwestycja, która się zwraca, bo do tego termosu to sobie napakujecie, no nawet nie mam pojęcia ile razy i on będzie Wam trzymał ciepło i on się po prostu Wam sprawdzi. Zresztą widzicie, jak te rzeczy wyglądają. My je mamy już od lat i mamy je od lat i one się cały czas sprawdzają, cały czas nam towarzyszą w podróży. Ale czasem też na co dzień, czasem też na co dzień, nawet czasem wiesz, słuchajcie, idziecie do biura, czasem nie wiem jak jest w dzisiejszych biurach, czasem może się zepsuć, czy mikrofalówka, czy nie macie jak podgrzać, bierzecie sobie termos i macie ciepłe i macie dbanie o siebie po prostu we własnych rękach. To tyle ode mnie dla Was na dziś. Życzę Wam spokojnej drogi do bliskich na święta albo spokojnej drogi na wakacje zimowe. Bierzcie ze sobą ciepłe jedzonko, ciepłą wodę, ciepły rosół. O rosole to będzie oddzielny film, bo tyle ile ja zapytań dostałam na temat rosołu i na temat wywaru, to nie pamiętam kiedy dostałam taką ilość. Więc spisuję sobie je i już niedługo będę odpowiadać na te wszystkie pytania, tak żeby Wasz wywar wyszedł jak najlepszy. Tymczasem ściskam Was serdecznie, pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczenia. Ciepłych posiłków Wam życzę.